Hej, witajcie na kanale Jenny Beauty Vlog. Dzisiaj będzie szybki film, pokażę Wam swatche na moich powiekach. Palety od Anastasii Beverly Hills, jest to paleta Primrose, która wygląda w ten sposób. Bardzo mnie ta paleta kusiła już od dłuższego czasu, w ogóle zamówiłam ją na Black Friday, także już trochę u mnie leży. Opakowanie jest prześliczne, bardzo trafia w mój gust. Tak wygląda. Pewnie już widzieliście tą paletę na innych kanałach. Ale ja Wam też chciałam pokazać, jak ona wygląda, także tak wyglądają cienie, muszę trochę uważać, bo jeden cień mi się pokruszył w transporcie, ale dostałam zwrot pieniędzy za całą paletę, także bardzo fajnie i nie musiałam jej spłacać. Dobra, zapraszam Was na swatche.
Okej, moi drodzy, mam nadzieję, że swatche Wam się podobały. Tak wygląda paleta po swatchowaniu. Nie mogę jej za bardzo pochylać, bo się boję o ten cień, który musiałam sobie doklepać, który mi się rozwalił w transporcie. Pigmentacja bardzo mocna. Pokazałam Wam też róże jako cienie na powiekach, bo też ich w ten sposób, moim zdaniem, można po prostu używać. Szczególnie, że ten jeden róż jest bardzo ciemny, taki wręcz brązowy. Myślę, że dla bardzo ciemnej karnacji by się sprawdził, natomiast dla mnie no nie bardzo jak róż. Pigmentacja jest bardzo fajna. Niektóre maty są bardziej suche, takie wręcz kredowe. Niektóre są troszkę bardziej masełkowate pod palcem, ale nie zmienia to faktu, że one są jednak dość suche. Idą w tą suchą stronę. Bardzo mocno się osypują, nawet jak delikatnie nabierałam je pędzlem, to w palecie jest osyp, są bardzo takie lekko sprasowane. Pigmentacja, tak jak mówiłam, też jest tutaj za to bardzo dobra. A jeżeli chodzi o cienie błyszczące, no to wyglądają przepięknie moim zdaniem, ale nie są to bardzo intensywnie błyszczące cienie, tylko one dają bardziej taką taflę i są też dość suche pod palcem, nie są to tak jakby tłustawe cienie, jak na przykład Turbo Pigmenty, czy Ultra Pearl z Glam Shopu, czy nawet te cienie, które ostatnio Wam pokazywałam, tej chińskiej marki ZC. Także tutaj te cienie idą zdecydowanie w bardziej suchą stronę, ale pigmentacja jest naprawdę dobra. A jeżeli interesuje Was makijaż z użyciem tej palety i też innych kosmetyków od Anastazji, to zapraszam Was już na kolejny film. Dajcie znać, czy Wam się ten film podobał, czy podobają Wam się takie krótkie filmy tylko ze swatchami i takim pierwszym wrażeniem bardzo ogólnym na temat palety. Czy jednak wolicie mieć od razu swatche i makijaż? Bo ja nie zawsze mam czas, żeby wszystko naraz zmontować, tak pomyślałam sobie, że może fajnie by było nagrywać nawet osobno te swatche i osobno potem makijaż i jakby taką pełną recenzję, bo wtedy swatche dostaniecie szybciej, jak się komuś spieszy, żeby zobaczyć jak to wygląda na oczach, no to myślę, że to właśnie jest dobry pomysł. Także dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Dzięki za oglądanie tego filmu i widzimy się w moim kolejnym filmie. Pa!